przy okazji Mistrzostw Polski w Zakopanem mam okazję rozmawiać z Kubą Kotem, który w przeszłości był czynnym skoczkiem, a dzisiaj spełnia się jako delegat FIS, trener i ekspert. Cześć Kuba. Witam wszystkich, dzień dobry. I właśnie w tej ostatniej roli chciałbym Cię dzisiaj wykorzystać. Dużo się działo w ostatnim lecie, dzisiaj jest końcówka października, te letnie skoki mało przypominają lato. Jakbyś mógł powiedzieć w pierwszej kolejności, czym dla skoczka różni się ten trening na igielicie od treningu na śniegu? No, różni się przede wszystkim tym, że lądujemy na igielicie, a w zimie lądujemy na śniegu. Temperatury też są inne, bo w lecie jest przyjemniej, natomiast w zimie bywa różnie. Natomiast jakby tak całkiem serio, okres letni to jest tak zwany okres przygotowawczy, gdzie trzeba wykonać ciężką pracę praktycznie od kwietnia, czyli kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, no praktycznie ponad pół roku skoczkowie przygotowują formę do zimy, czyli trzeba wzmocnić nogi, przygotować cały organizm do tych obciążeń, więc to jest taki okres bardzo ciężki, żmudny, czasami nawet nudny, trwa bardzo długo. Teraz wchodzimy w taki okres przejściowy, czyli już przejście z tych torów letnich na tory mrożone, jeszcze lądujemy na igielicie, ale jednak to już są skoki właśnie takie, gdzie troszeczkę chociaż pozycja dojazdowa może odczuć ten lodzik pod nogami. No i w końcu od listopada wchodzimy na okres już startowy, czyli taka pełna mobilizacja, to co wytrenowałem w lecie i na jesień, teraz może dać o sobie znać. Więc inaczej, to co się zaniedbało w okresie letnim, nie nadrobimy już w okresie startowym. Tam już czasu na trening nie ma, to jest tylko podtrzymanie tego, co się wypracowało. Więc tak jak mówię, okres letni jest bardzo ciężki, bo tego często nie widać w telewizji. Tych zawodów nie ma tak dużo jak w zimie, a jednak praca jest bardzo ciężka, to są długie, ciężkie treningi, żeby tą nogę przygotować solidnie do zimy. No i zobaczymy, jak nasi zawodnicy te nogi przygotowali i również głowy, czy są gotowi, czy jeszcze nie. Polacy zaczęli znakomicie początek lata, całkowicie zdominowali zawody Wiśle, następnie Finterzarten i również Szwajcarii Weinsiedeln. Potem była przerwa, ciężko trenowali, mieli też czas trochę wypocząć i wrócili. I ta forma była trochę gorsza. Czy to może martwić, czy to jest naturalne na tym etapie i to było wkalkulowane Twoim zdaniem, że ten spadek musi przyjść w tym okresie końca września, początku października? Czy wkalkulowane, to trzeba pytać trenera i sztabu szkoleniowego, czy tak miało być, czy nie. Natomiast ja byłem w Wiśle na letnim Grand Prix, tam gdzie nasi praktycznie całe podium, no tam Dawidowi brakło chyba tam 30 bodajże do trzeciego miejsca, czy nawet jeszcze mniej, więc ja pytałem wtedy Dawida, on w ogóle był zdziwiony, mówi, że nie wie jak to się stało, mówi, że tak skoczymy źle, a jesteśmy prawie wszyscy na podium, więc to tym też świadczyło, że sami nie wiedzieli dlaczego jest tak dobrze, być może inni byli w troszeczkę innym miejscu, więc lato to jest takie eksperymentalne, tutaj nie martwmy się, bardziej bym się martwił, gdyby nasi wygrali wszyscy całe lato, bo nie wiem, czy byliby w stanie coś jeszcze zmobilizować się do zimy. Lepiej chyba w lecie troszeczkę odpuścić, właśnie mówię, na zmęczeniu, na takich zmęczonych nogach skakać, żeby potem w zimie dać trochę świeżości tej petardy w nogach. Więc tu ja bym jak nie szukał dziury w całym, że potem było gorzej. Ten spadek formy musi przyjść. Skoczkowie to nie są roboty, żeby od maja do marca skakać praktycznie cały rok bez jednego miesiąca na najwyższym poziomie. Więc jakby biorąc pod uwagę czy biomechanikę, czy fizjologię wysiłku, no to wszystko jest tak skalkulowane, że jednak ta forma jest wysoka, ona potem musi opaść, żeby potem znowu podskoczyć jeszcze wyżej, zjawisko superkompensacji i tak dalej, więc gdyby się grało w grze komputerowej i programujesz coś, to okej, wtedy jestem spokojny, że dam radę skakać cały rok. Natomiast tutaj to są tylko ludzie, mają prawa do słabszych dni, do jakichś kontuzji, do przeciążeń, więc tutaj wszystko musi być tak rozplanowane, mądrze, rozsądnie, żeby ta forma spadła. Oczywiście kontrolowanie, ale potem od tej formy się odbijamy, robiąc jeden krok w tył, robimy dwa kroki, potem w przód i tak dalej, więc biorąc pod uwagę, jak dużo osób pracuje w naszym sztabie szkoleniowym, czyli paru trenerów, biomechanik, doktor, fizjolog i tak dalej, to wszystko jest na pewno zrobione z głową i mądrze, że jak ta forma spadła, to spadła dlatego, że miała spaść, a nie, że nagle Jezu, co się dzieje, tylko to jest wszystko na pewno tak zrobione, żeby, może nie wiem czy od listopada, ale jednak, żeby tą formę już od grudnia, od turnieju czterech skoczni pewnie prezentować już na najwyższym poziomie. Zawodnicy kadry A raczej wszyscy skakali na miarę swoich możliwości. Wydaje się, że duży plus zrobił Kuba Wolny, który jeszcze zimą trochę odstawał od pozostałej piątki i teraz już skakał jak równy z równym. Liczysz, że on teraz jest w stanie
już regularnie wskakiwać do pierwszej dziesiątki, bo w Polsce jest chyba taki syndrom 24 lat. Wtedy Adam Małysz tak wyskoczył, następnie stało się to samo z Kamilem Stochem, że zawodnik wtedy już dojrzał nie tylko sportowo, ale również psychicznie do tego, by osiągać sukces. Czy to też może stać się z Kubą, który został mistrzem świata juniorów, a później miał kilka takich trudniejszych sezonów, między innymi spowodowanych też kontuzją. Czy on tej zimy może tak się trochę pójść, zrobić kilka kroków do przodu? Według mnie Kuba jest ogromnym szczęściarzem. Wyciągnął naprawdę super los na loterii, że Stefan Horngacher mu zaufał, bo pamiętam, jak powoływał kadrę Horngacher, to, że on się znalazł w tej kadrze, to tam były różne głosy, na pewno też słuszne, że czemu się znalazł zawodnik ten, a nie tamten, który miał na przykład lepszy sezon zimowy. Mówię tu między innymi o Jaśku Ziobrze i tak dalej, bo to są tematy trudne, których nie należy unikać. Natomiast, no tak jak mówię, no, trener Horngacher postawił na Kubę, który wtedy jakoś nie miał rewelacyjnego sezonu, ale oczywiście nie był też nikim, umówmy się. Natomiast, no... Kuba ma dużo szczęścia i oby z tej możliwości korzystał, bo nie każdy ma taką możliwość, żeby trenować przy Kamilu, przy Piotrku, przy Maćku, czyli przy zawodnikach, którzy już coś, szczególnie Kamil, osiągnęli. Kuba jest młodym zawodnikiem, ale z drugiej strony, no właśnie, to jest wiek, który jak najbardziej uprawnia do tego, żeby stawać na podium Pucharu Świata, bo już różni, czy Norwegowie, czy Austriacy, czy Słowiańcy udowodnili, że nie musisz mieć 30 lat, że możesz skakać w młodości. I mi się wydaje, że właśnie no, Kuba, mając to szczęście, że ma wsparcie Horngachera, ma wokół siebie super kolegów z drużyny, którzy naprawdę osiągnęli wysoki poziom sportowy, ma na kim się wzorować, ma komu zaufać i nie każdy ma to szczęście, tak jak mówię, no może szczęście to jest złe słowo, bo on to też na to zapracował, ale jednak mówię, no na jego miejsce mógł Horngacher powołać pewnie 3-4 innych chłopaków i nie miałby do tego pretensji. I jakby wracając do tego pytania, wydaje mi się, że tak, że patrząc na to lato, jak on szybko do tej naszej grupy dołączył, że nie odstaje już po 50 metrów, tylko praktycznie jest w stanie rywalizować z zawodnikami, nie wiem, czy jeszcze będzie w stanie cały sezon Pucharu Świata obskoczyć na takim wysokim poziomie. Pewnie będzie powoli kąsał do tej drużyny, że jak będzie jakaś drużynówka, żeby walczyć o to miejsce w składzie, ale też no, umówmy się, że sezon zimowy, to jest bardzo trudny sezon, to jest też pół roku od listopada do marca skakania, zawsze musi przyjść spadek formy, musi przyjść zmęczenie, znużenie, jakaś tam, może no, nie depresja zawodnicza, ale jakieś takie, no prawda, załamanie delikatne, że czemu jest gorzej. Myślę, że dla Kuby to może być sezon trochę przełomowy, tak jak był dla Dawida Kubackiego zeszły sezon, dla Maćka 2 lata wstecz. Być może to jest czas teraz na Kubę.